Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert, ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam 6 topowych aplikacji na Shopify, jeżeli chodzi o dropshipping. Niektóre z nich w sumie nawet są niezbędne na sklepie internetowym w dzisiejszym świecie. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie więcej tego typu kontentu, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat różnych aplikacji, to dajcie mi znać, która kategoria Was najbardziej interesuje, czyli czy to będą bardziej upsele, czy na przykład email marketing, czy tego typu rzeczy, to wtedy nagram na ten temat jakiś film, będzie tych aplikacji o wiele więcej. Dzisiaj w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać takie najważniejsze aplikacje, które myślę, że są dosyć potrzebne na sklepie internetowym i mogą zwiększyć Waszą konwersję. Między innymi jest to aplikacja Lux Photo Reviews, będzie to nasza pierwsza aplikacja w tym filmie. Jako że polegamy na opinii innych, to warto wykorzystać ten fakt i dodać opinię na temat swojego produktu na sklep. No, ale najczęściej tak bywa, że jak zaczynacie robić ten sklep internetowy, no to jeszcze nie ma kto wam tych opinii wysłać i tak dalej, więc fajne jest to w Lux Photo Reviews, że możecie ściągnąć opinię na temat produktu z AliExpress, możecie wybrać, które opinie chcecie dodać, które zdjęcia chcecie dodać, czy chcecie dodać zdjęcia, w jakim języku, ile mają mieć gwiazdek i tak dalej, więc jest to zdecydowanie jedna z najlepszych aplikacji w tym temacie i też jest dosyć tania w porównaniu do innych. Można fajnie sobie tutaj ułożyć te opinie, można samemu skustomizować, zmienić wygląd tych opinii, można wysyłać różnego rodzaju maile, żeby ktoś zostawił, ktoś kto już zakupił ten produkt, żeby zostawił jakąś wiadomość, opinię na ten temat ze zdjęciem, dzięki temu na przykład dostanie 10% kod rabatowy. Ludzie bardzo często jadą na sam dół szukać opinii, chcą zobaczyć ten produkt z takiej innej perspektywy, czyli zdjęcie takie zrobione, zwykłe zdjęcie przez klienta, a nie takie stokowe, czyli tutaj mamy takie na przykład zdjęcie, które zazwyczaj znajduje się na sklepie, a tutaj mamy jak wygląda ten produkt w rzeczywistości, więc zdecydowanie ludzie jadą na sam dół, szukają tych opinii. Lux Photo Reviews daje nam różnego rodzaju tutaj opcje, żeby te opinie fajnie wyglądały w różnego rodzaju sposób. Mamy tutaj również jakieś połączenie z Google Shopping Ads, Google Search, Facebook Pixel i tak dalej, więc jest to zdecydowanie aplikacja, która jest potrzebna na sklepie internetowym, bo tak jak mówię, nawet do 95% osób, które kupują na waszym sklepie, to kupują dlatego, że potwierdzają jakby ten swój wybór, ponieważ zobaczą te opinie i faktycznie utwierdzają się w przekonaniu, że ten produkt warto zakupić. Druga aplikacja, o której już też mówiłem na tym kanale, jeżeli ktoś oglądał wszystkie moje filmy albo te filmy, w których o tym mówiłem, jest Affiliately. Jest to program do prowadzenia marketingu afiliacyjnego i jest bardzo dużo różnego rodzaju tego typu programów, aplikacji, natomiast ta jest najtańsza i myślę, że dla osób, które zaczynają z marketingiem afiliacyjnym, ze sklepem swoim internetowym, będzie to aplikacja najlepsza na start, ponieważ jest tu 90 dni za darmo. I co jest fajne, to to, że jak ktoś chce z nami współpracować, wysyłamy mu link, on się rejestruje i ma taki dashboard, cała ta osoba będzie widziała, ile już zarobiła, ile może wypłacić, ile wizyt wygenerowała, ile zakupów i tak dalej. Możemy ustawić różnego rodzaju sposoby płatności, jak chcemy płacić tej osobie, ona sama będzie mogła sobie wypłacić te pieniądze później, więc jest to zdecydowanie jedna z najlepszych aplikacji do marketingu afiliacyjnego. Oczywiście ma tam różnego rodzaju minusy, natomiast ponieważ jest to trochę taka okrojona wersja, w niektórych programach afiliacyjnych mamy o wiele więcej możliwości, natomiast myślę, że dla osób, które zaczynają ze sklepem i z marketingiem afiliacyjnym, chcą za darmo wprowadzić marketing do swojego sklepu, zdecydowanie program i ta aplikacja Affiliately jest jedną z najlepszych aplikacji do zainstalowania w tym temacie. Trzecią aplikacją jest Facebook Channel. Aplikacja ta została wprowadzona stosunkowo niedawno i pomaga nam między innymi podłączeniu piksela do naszej witryny. Nie musimy robić tego wszystkiego, co się robiło wcześniej, tylko możemy w bardzo prosty sposób tutaj podłączyć Facebook Managera, Facebook Pixela. Dzięki tej aplikacji również możemy połączyć nasze produkty z naszym kontem na Instagramie, z naszym kontem na Facebooku, dzięki czemu nie musimy w jakiś sposób tam dodawać tych produktów w Facebook Managerze na przykład, tylko dzięki tej aplikacji możemy to bardzo szybko zrobić i na przykład jak mamy tutaj Instagrama,
to możemy dodawać różnego rodzaju znaczniki tego produktu i osoba jak wejdzie na zdjęcie, kliknie w ten znacznik, to wyświetli jej się produkt w jakiś tam sposób i ona będzie mogła kliknąć, przejdzie na stronę, będzie mogła kupić ten produkt, więc jest to zdecydowanie bardzo wygodna aplikacja. Wcześniej trzeba było poprzez Facebook Managera połączać konta i trzeba było połączać te produkty, dodawać produkty ręcznie, tak jak się dodaje w sumie na sklep. Dodatkowo również można tutaj dodać te produkty do Facebooka, czyli będą one się pokazywały na naszym, na naszej stronie naszego sklepu na Facebooku i będzie można również tam osoba, będzie, która będzie zainteresowana, będzie mogła to sobie tam podłączyć, więc wszystkie te funkcje, które tutaj posiada i Facebook wraz z Shopify'em tutaj połączenie, to można dzięki tej aplikacji wszystko w bardzo prosty sposób połączyć krok po kroku, bardzo fajnie, tak jak możecie tutaj zobaczyć na tym slajdzie, w krok po kroku wszystko można sobie popodłączać i bardzo szybki sposób zacząć sprzedawać, w sumie nawet za pomocą takiego darmowego marketingu, używając tych znaczników między innymi na Instagramie czy Facebooku. Kolejną aplikacją jest aplikacja Pagefly. Pagefly jest to jak dla mnie jedna z najlepszych aplikacji do budowania sklepu internetowego, bo wiecie, możecie normalnie sobie przejść na Shopify Online Store i możecie sobie skustomizować tego Dima, czyli ten szablon sobie skustomizować, klikacie Customize i w bardzo fajny sposób oczywiście można sobie to skustomizować. Natomiast za pomocą Pagefly'a możecie zbudować naprawdę bardzo fajnie wyglądające strony i zmienić po prostu sobie zdjęcie, zmienić sobie opis i będzie wszystko grało. Tak więc możemy sobie stworzyć na przykład homepage'a, product page'a, collection page'a, czyli wszystkie te strony, które nam są potrzebne. W momencie, kiedy kliknę sobie create new page, dam continue, wyświetlą mi się różnego rodzaju już gotowe szablony, na których będę mógł zbudować swój sklep internetowy. Tak więc jak jesteście w tym miejscu, wystarczy, że klikniecie sobie te trzy kropeczki, dacie page template i wyskoczą wam różne template'y, różne szablony, które możecie sobie wrzucić i po prostu je edytować. Tak więc powiedzmy, że wezmę sobie ten szablon, możecie tutaj sobie posprawdzać, jak to wygląda, tylko musi się to załadować. Po załadowaniu wygląda to tak, więc w bardzo fajny sposób można tutaj wszystko sobie podglądnąć, wszystko później zresztą edytować. Mamy również tutaj widok na telefonie, jak to wygląda. Wystarczy, że sobie damy select this template, tutaj sobie poklikamy to i w tym momencie mamy gotowy tak naprawdę sklep. Wystarczy, że pozmieniamy sobie zdjęcia, pozmieniamy produkty, pozmieniamy sobie wszystko, co tutaj chcemy. Między innymi tutaj mamy do wyboru, żeby wybrać kolekcję, wybieramy jakąś kolekcję i te produkty same się tutaj dodadzą, pozmieniamy, możemy sobie pozmieniać zdjęcie i tak dalej, wybrać inny szablon, jeżeli będziemy tego chcieli, możemy sobie na przykład wybrać taki szablon. Tak więc jest to bardzo wygodne narzędzie, które w bardzo fajny sposób pomoże nam zbudować sklep, będzie ten sklep wyglądał bardzo markowo, więc jeżeli nastawiacie się na długoterminową sprzedaż, chcecie budować markę, to zdecydowanie za pomocą Pagefly'a możecie to zbudować. Co jest fajne, to to, że Pagefly jest darmowy, jeżeli zbudujecie tylko jedną stronę, czyli na przykład jedną stronę główną, czyli homepage, jedną stronę produktową, jedną stronę collection page, natomiast jeżeli macie więcej produktów, to będzie trzeba wykupić jakąś tam większą wersję. Teraz przejdziemy sobie do aplikacji, o której jeszcze tutaj nie mówiłem na tym kanale, ale jest to bardzo ważna aplikacja, jeżeli już prowadzicie sprzedaż, jeżeli macie jakiś ruch, chcecie sprawdzić, co się dzieje na waszej stronie, dlaczego jakieś osoby wychodzą, dlaczego tu klikają, tam nie klikają i tak dalej. Chcecie zwiększyć jakby takie doznania osoby, jeżeli chodzi o całą stronę, czyli żeby łatwiej się było klikać tu czy tam, więc możecie sobie dzięki za pomocą aplikacji Hotjar podglądnąć, jak to wygląda. Z tego co wiem, Hotjar miesięcznie płaci się 1 dolar, więc jest to około 4 zł i za taką cenę macie naprawdę bardzo dużo funkcji. Oczywiście są aplikacje podobne do Hotjara, które mają o wiele więcej różnego rodzaju możliwości, natomiast myślę, że to na samym początku wystarczy, nie trzeba wam nic lepszego. Więc przede wszystkim, co tu możecie zrobić? Zobaczyć, gdzie kto klika, w jakie linki, w jakie miejsca klikają ludzie. Dzięki temu możecie zobaczyć, gdzie trzeba na przykład dodać jakiś link, czy ten, na przykład będziecie wiedzieli, że ten link na przykład nie działa, bo widzicie, że ta osoba dalej nigdzie nie przychodzi, jak to klika. Możecie również sprawdzić, tutaj są takie nagrania z waszej strony, co się dzieje na waszej stronie i między innymi będziecie mogli zobaczyć, jak ktoś porusza się po waszej stronie, czyli jak rusza tą myszką, wszystkie tutaj kliknięcia, że tu na przykład kliknął, właśnie tutaj macie całą wszystkie te elementy, czyli na przykład, że ktoś tutaj poruszył, tu kliknął, wszedł na tą stronę i później wyszedł i dzięki temu czemu na przykład możecie wiedzieć, że
że na przykład coś tutaj jest nie tak, bo on stąd wyszedł, trzeba tu coś zmienić i tak dalej. Możecie również dodać takie elementy jak tutaj opinie na temat tego i ta osoba na przykład może sobie tutaj zaznaczyć, czy was zarekomenduje, czy nie, co i jak, więc wszystko tutaj możecie sobie zrobić tego typu. Jest to naprawdę bardzo wygodna aplikacja i wiele może zmienić, bo możecie na przykład wykryć, że dany link nie działa, dlaczego te osoby wychodzą, a nie kupują i tak dalej, więc jest to naprawdę bardzo przydatna aplikacja na sklepie internetowym. Ostatnia aplikacja, o której chcę wam powiedzieć, jest to AfterSell. Jest to aplikacja bardzo przydatna na sklepie. Fajne jest to, że na samym początku tak naprawdę nic za to nie płacicie. Jest bardzo dużo tego typu aplikacji, za które musicie już na starcie zapłacić nawet do 30-90 dolarów, więc to są naprawdę drogie aplikacje. W przypadku tej aplikacji do 50 pierwszych sprzedaży miesięcznie nie płacicie nic. Jeżeli będziecie mieli 51, no to płacicie 8 dolarów miesięcznie i tak z czasem się to powiększa. Chcę wam pokazać, czego możecie się spodziewać po tej aplikacji, więc przede wszystkim ona służy do tego, że w momencie, kiedy ktoś coś kupi na waszej stronie, na samym końcu pojawia się takie okienko i ma tutaj ta osoba dodatkowe produkty, które może kupić w specjalnej ofercie. Tak więc ta osoba myśli, że jeżeli kupiła, dostaje 30% i może sobie dodatkowo kupić tutaj różnego rodzaju inne produkty, więc jest to taki dosyć fajny upsell, który możecie użyć i dzięki czemu zwiększycie konwersję na waszym sklepie internetowym, a to jest bardzo ważne, więc w bardzo fajny sposób tutaj możecie sobie to wszystko edytować za pomocą tej aplikacji. Możecie dodać wszystkie te elementy ręcznie i tutaj możecie zobaczyć, możecie sam cały design tutaj tego dodać, jak chcecie, żeby to wyglądało, jakie produkty chcecie, żeby się tu znalazły, jaka ma być ta specjalna oferta, ile procent i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że taką aplikację warto posiadać na swoim sklepie internetowym. Zresztą na samym początku, jak i tak za nią nic nie płacicie, a możecie, o tutaj dodatkowo mamy takie coś, że ta osoba widzi, że tylko 20 minut zostało tej promocji, więc też jest to takie granie na jej emocjach i tak, żeby ona szybko kupiła ten produkt, bo inaczej zniknie jej ta wyprzedaż. Tak więc myślę, że na samym początku zdecydowanie warto posiadać ten After Sell App, tą aplikację na swoim sklepie internetowym. Zwłaszcza jeżeli macie kilka produktów na sklepie, bo jeżeli macie jeden, to raczej się to nie sprawdzi, ale jeżeli macie kilka, jakiś sklep niszowy i tak dalej, to zdecydowanie jest to produkt, który jest to aplikacja, którą warto tutaj dodać na sklep. Co jest też fajne, można dodać na przykład coś takiego jak dodatkowa gwarancja na następne 2 lata i będzie to kosztowało 10 dolarów. Ja często robię coś takiego w opcji wysyłki, że jeżeli ktoś chce dodatkową gwarancję, no to ta wysyłka jest droższa, ale tutaj można dodać taki fajny właśnie, dzięki za pomocą tej aplikacji można dodać taki element i ta osoba zapłaci wam 10 dolarów za następne 2 lata gwarancji. Tak naprawdę jest to trochę taki pic na wodę, a wy na tym dodatkowe pieniądze zarabiacie. Tak więc zdecydowanie aplikacja, którą warto posiadać na swoim sklepie internetowym. No i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli taka tematyka was interesuje, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat różnych fajnych aplikacji, które posiada Shopify, ja często wybieram właśnie Shopify'a do prowadzenia dropshippingu ze względu na tego typu aplikacje, których na innych serwisach brakuje, między innymi na WordPressie tego nie ma. Więc jeżeli chcecie poznać więcej takich aplikacji, które mogą zwiększyć waszą konwersję, czy pomóc wam śledzić inne produkty i tak dalej, to dajcie mi znać w komentarzach, będę wiedział, żeby coś na ten temat więcej nagrać. A w tym filmie to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, zostawienia jakiegoś lajka i słyszymy się następnym razem.